Hej, cześć, siema do wam wszystkim, tutaj ja, DarumanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasu Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się uratować Tarona z rąk Revenite'ów i ogólnie troszeczkę staramy się im pokrzyżować te plany ich na Rishi. Niestety nadal ten plan trwa, nad nami toczy się aktualnie wielka bitwa kosmiczna, którą staramy się powstrzymać, bo obie strony są sabotowane przez Revenite'ów i generalnie Revan chce wyniszczyć obie strony. Właśnie tą bitwą staramy się powstrzymać go i zniszczyć ten wielki jammer. Nie wiem, jak jest jammer po polsku. Zakłóczacz sygnału chyba. Jakby nie ma takiego w jednym słowie określenia po polsku. W każdym razie, bo nie możemy się skomunikować z flotą i chyba flota też za bardzo nie może się między sobą komunikować. Z tego, co mi się wydaje, obie floty nie mogły się komunikować. Tak więc postaramy się właśnie tutaj jak najszybciej Revana powstrzymać. Miejmy nadzieję, że to się uda. Musimy teraz wyłączyć pole siłowe. Ostatnio zdobyliśmy na końcu poprzedniego odcinka jakieś tam kody dostępu do tego potrzebne. I kiedy wyłączymy te pole siłowe, w teorii będziemy mieli już bezpośrednio otwarte dojście do właśnie do tego wielkiego i jebitnego jammera, przynajmniej tak mi się wydaje. Tu chyba mamy dwie osobne grupy przeciwników, mam taką nadzieję. Tak, tam się nie zaniepokoili moją tutaj obecnością i tym, co tutaj robię, co mi bardzo mi to odpowiada. Rzućmy sobie wybuchające te rzeczy, okej. Okay. Już tylko ten tam został i już nie został. Tak więc wyłączmy te pole siłowe. Okej. I możemy przejść dalej do kolejnej części lokacji. I tam już mam nadzieję będziemy właśnie mieli sam ten zakłócacz. Oby. Tylko po drodze jeszcze na pewno czeka nas pewnie jeszcze co najmniej jeden boss, być może dwa. Bo tak zwykle na tych flashpointach po trzech bossów jest, dopiero jednego pokonaliśmy. No ale zobaczymy. Tutaj mamy przejść. I za chwilę odkryje nam się mapa, wtedy będziemy mieli już tutaj dokładniejszy podgląd na sytuację. Tak, ale to już jest generalnie ten jammer wielki, jebitny. Czemu mi ta kamera czasami tak wariuje? Masakra. Przymierzam się generalnie do zakupu nowych peryferiów. Tylko to jeszcze trochę, bo aktualnie kasiory nie ma, trzeba wydać DevLife. To już w ogóle swoją drogą niedługo, tak więc zapraszam do śledzenia. Tutaj coś pewnie na tym kanale też się z DevLife pojawi, ale jak coś to bardziej na Facebookach będę dawał informacje. W każdym razie zapraszam bardzo serdecznie. Oj, okej, okay, mamy, proszę bardzo, bossa wspomnianego. I co ciekawe, mamy Sitha i Jedi walczących ramię w ramię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno Lord Vod to jest Sith. A generalnie właśnie ten drugi mistrz to zapewne jest Jedi. Także się tutaj streamowali przeciwko nam. To jest akurat trochę piękne w tym, co Revan tutaj działa, że wiecie, był w stanie przekonać odwiecznych tak naprawdę wrogów do tego, żeby walczyli ramię w ramię po jego stronie. Trzeba mieć jednak do tego ambicje i jakieś takie umiejętności przekonywania. Generalnie i przywódcze również. No ale jednak staramy się Revana powstrzymać, bo bardzo chcę tutaj niszczyć wszystko w galaktyce. Jednocześnie starając się ją jakby tam naprawić. Generalnie. Jestem ciekaw, jakie są pobudki po jasnej stronie mocy. No fajnie to właśnie, że Revan też jakby, wiecie, dla Revana cel uświęca środki. I to jest jakby główny powód, dlaczego po stronie Republiki byśmy starali się go powstrzymać. Fajnie by było, jakby mógł się ruszyć, cholera jasna. Póki co to mnie tak zastanowali, że nie mogę nic zrobić, ale okej, okay, możemy sobie rzucić kolejną obszarówę tutaj. I już myślę pomału dobijać pana Jedi. Chociaż piorun sobie wykorzystamy na panią Sith tutaj. W ogóle powinienem ją fokusować w pierwszej kolejności, bo ona ma dużo jest mniej wytrzymała generalnie. Także padłaby po prostu dużo szybciej. Ale dobra, nasz droid dobił pana mistrza. Teraz została ta pani Sith i to pani Sith, w sensie z rasy Sith. Ma czerwoną tutaj twarzyczkę. Ale też padnie w miarę szybko. Co to jest? Boże, jakieś kule energii tutaj do nas wysyła. Co ciekawe.
które zadały bardzo dużo obrażeń, ale na szczęście nic, z czym byśmy sobie nie poradzili. I niestety nas ogłuszyła znowu na dłuższą chwilę. Zapewne nie mam tej umiejętności, żeby się z tego nawet wyrwać. Ale dobra, okej, dobijamy ją. Spoko, możemy w sumie zebrać od razu rzeczy z tych bossów. Nie wiem, czy to się opłaca robić, czy nie. W każdym razie idziemy dalej. I co teraz? Mamy przeprogramować działka. I one powinny nam załatwić zniszczenie tego jammera chyba. Wydaje mi się, zobaczymy. Rzućmy sobie obszarówkę, no come on, gdzie ta? Gdzie ta obszarówka? Tutaj obszarówka, dobra. Tak więc musimy użyć tego terminalu, zobaczmy. Czy to wystarczy? Chyba tak. Okej, czyli to tylko użyliśmy, żeby wspomóc floty tam na górze. Nie było to użyte do zniszczenia tego jammera. Okej, tak więc musimy przejść dalej. W takim razie to jeszcze nie koniec, ale już do niego przynajmniej wchodzimy, tak więc jesteśmy na pewno bliżej niż dalej końca tego flashpointu, tej bitwy Orishi, którą miejmy nadzieję wygramy, a właściwie to po prostu powstrzymamy Revana. Tak naprawdę nie będziemy tutaj za wszelką cenę starali się, żeby Imperium, wydaje mi się, wygrało. O dobra, te droidy chyba wybuchają po śmierci, czy nie? Czemu one się tak migają? Dobre pytanie. Na szczęście nie powybuchały, także tyle dobrego. Zobaczmy, take down, ok. I tego pana adepta również za chwilę pokonamy. Dobra. Tak więc wchodzimy do tej jebitnej wieży. Okej, nie jest to jakaś bardzo duża lokacja, przynajmniej póki co. Ale tam pewnie będziemy mieli jakąś windę i będziemy musieli się udać gdzieś wyżej. Ciekawe, czy sam Revan będzie tutaj, żeby się z nami zmierzyć. To jest zajebiste pytanie. Na pewno będziemy mieli jeszcze jakiegoś ostatecznego bossa tutaj. Pytanie właśnie tylko, kto to będzie. Zobaczymy. Na razie użyjmy tych drzwi, czy tam windy, czy co to jest. Chyba winda. I co podejrzane, nikogo tutaj nie ma. Przynajmniej póki co. Okej, to jest ten boss, którego nam tutaj zrzucili, żeby nam powstrzymać. Okej, czyli mamy... O fuck, dobra. Ale właśnie zjebałem, muszę wpierw wyłączyć te... jakieś jego... zabezpieczenia. On teraz pewnie jest nietykalny za bardzo. No dobra. Także trochę zwaliłem tą obszarówę niestety. Ale dobra, teraz mogę chociaż użyć piorunów, żeby tutaj zadać jakieś większe obrażenia. Dobra. Zróbmy sobie tą obszarówkę i trochę kamionkami powalczmy. Dobra. Zróbmy sobie granat. To nie wiem, czy coś robi. Tutaj ta pani z dowództwa tego całego łazika do nas gada. Friendlies acknowledge. O co chodzi? Aha, dobra. Po prostu posiłki jeszcze naziemne dodatkowe tutaj nam przysyłają. Ale powinniśmy sobie poradzić w miarę szybko. Wydaje mi się, tak jest. Także skupmy się na droidzie. Czy tam na łaziku bardziej niż na droidzie. Okej. Za chwilę będą jeszcze ataki z kraju momentu, proszę bardzo.
Bardzo fajnie, bo to nam bardzo przyspieszy tą całą operację, jeżeli wykorzystamy je drugi raz. Tak więc Orbital Strike. I chyba znowu on sobie coś zablokował. Chyba muszę z tego skorzystać, to wyłączy mu te rzeczy. Już nie jestem pewien. W każdym razie weźmy sobie... Wow! Co mnie tak zabolało? To jest zajebiste pytanie, ale okej. Ała, fuck. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja sobie nie stanę gdzieś przy jakimś leczonku. Tu jest jakieś leczonko, kurzonko. Trzeba uważać, bo tu on ma jakieś dojebane ataki, które bolą bardzo. Generalnie wolę tutaj z dystansu troszeczkę być może powalczyć, niech nasi towarzysze będą tam z przodu. Też widzę, że oni raczej sobie dobrze radzą, mają dużo życia. Także to nie jest problem. Okej, 20 tylko punktów. 20 tysięcy punktów do życia, także... I jeszcze jakieś wsparcie dostają, serio? Już na samą końcówę. Jeszcze ktoś zdąży przylecieć, no dobra, okej, kończymy bossa. Okej. Teraz jeszcze te posiłki tutaj do zabicia. I za chwilę wyłączymy, miejmy nadzieję, ten jammer, okej. Zbierzmy jakiś tam loot z tego bossa. I chodźmy skorzystać z tej jebitnej konsoli i zobaczmy. Uploading the files. Come in. Can anyone read me? I'm here. And you are on Rishi. Dathmar, you have traitors in your fleet. Scores of them acting under orders from Revan. Revan is alive. He wants you to destroy each other up there. Have the fleet powered down all weapons. Do it now. Your people should have a list of the traitors. Finally, an open line. Grandmaster Sean, it appears we have been set upon each other by your ancestor. Yes, we were notified by an agent of ours whose planet side. We're taking measures to detain the traitors among us. As are we. Given the nature of the threat, I suggest we speak in person. Very well. A neutral location. There's a pirate town on Rishi. My team will send the coordinates. That will do. No proszę, czyli jeszcze będziemy panią właśnie mistrzynię Shan na spotkaniu. Będziemy mieli Darth Mara. I właśnie, jak Darth Mar powiedział, Revan jest przodkiem właśnie wielkiej mistrzyni. Tak więc dobra, wracamy do naszej kryjówki w Pirate's Cove, gdzie będziemy mieli wielkie spotkanie. Udało nam się powstrzymać plan Revana. Zawiesili ogień. To w ogóle bardzo ciekawe, że to Darth Mar wyszedł z inicjatywą, wiecie, że od razu jakby bez żadnego gadania, okej, okay, hold your fire, no nie? To ciekawe. Ciekawe, zdecydowanie. W każdym razie czekamy, aż wrócimy na Rishi i chyba będziemy mogli skorzystać z szybkiej podróży, bo wyrzuci nas gdzieś tam w okolicy wioski Rishi. A aktualnie chcemy się dostać do Pirate's Cove. Tak. Czyli to będzie ta lokacja. Tutaj. Tak więc od razu szybka podróż. Bez zbędnego gadania. Lecimy się spotkać z naszą ekipą, która teraz będzie w trochę bardziej doborowym towarzystwie, bo tak naprawdę w przywódcach obu stron konfliktu, znaczy nie do końca w przywódczyni Republiki, ale przywódczyni zakonu Jedi będzie na miejscu. Także zobaczymy, co tutaj się podzieje i jaki będzie nasz dalszy plan walki z Revanem, bo to też o to tutaj chodzi. No i zobaczymy, na razie chodźmy do naszej kryjówki. No tutaj tacy tam najważniejsi przedstawiciele obu frakcji w takim jakimś tam zadupiu w Pirate's Cove. Czemu nie? Then we are agreed. A truce. For the time being. Well, isn't this interesting? Did I miss any especially lively topics? In fact, we were just wrapping up. Satil Shan, Grand Master of the Jedi Order. Your intervention allowed us to defend ourselves against the Revanite fleet.
many thousands owe their lives to your actions. And the all-encompassing rot of the Order of Revan has been excised from our fleets. Now we turn to the matter of Revan himself. My agent here has discovered that Revan's on the fourth moon of Yavin, where he believes the last spark of the Sith Emperor resides. Revan intends to return the Emperor from the brink of death, so he may finally be destroyed. The Emperor's no longer in command. If it's his time, then it's his time. Agreed, but there's more to it than that. The Emperor hungers. If restored, he would attempt to consume all life in the galaxy, and I am certain he would succeed. No one, not Revan, not the Jedi, not you, not me, would be able to stop him. Darth Maar and I will be leading a joint strike force on Yavin 4 to put an end to Revan's plan. I hope you'll join us. As do I, for the Empire and for the galaxy. No proszę, to nie dość, że sojusz, zawieszenie broni. Znaczy, nie dość, że zawieszenie broni, to jeszcze sojusz. Nice. To teraz myśmy zrobili naprawdę nieźle. That went surprisingly well, I think. Yeah, it's nice to see the Empire and Republic can work together without stabbing each other in the back. It was the right move, arranging for your capture. We've succeeded, haven't we? Unbelievable. Where's the trust, huh? Did it go wander off someplace, or was it never there to start with? Wow, okej. Okay. To ciekawe, czyli to Lana zaaranżowała jego... areszt? Ciekawe. It happened, it's over, it's in the past. Let it go. Oh yes, it's virtually constant. Isn't there... anything else you wanted first? Yes. Will that be all? Theron, help Jakaro ready his ship for departure. Lana and I have unfinished business. Don't have to tell me twice. Come on, Jakaro. Some truths, they linger more than others. Like how friendship isn't easy to come by. How trust is far more rare. Theron trusted me. And I don't think he ever will again. If he knew how painful this has been for you, he might. That would mean letting my guard down. I don't think I could ever do that. Not fully. Not with Theron. When all this is over, if we survive, we'll be back to working at cross purposes. I know there's no other way. It's like when we first met. I knew our fates were going to be intertwined completely. I've tried to maintain my poise, deny my senses. But I can't. Not anymore. You don't have to. It's true what they say. Patience is its own reward. We should go now. Yes, absolutely. I'll make sure Theron and Jakaro are ready to head to Yavin 4. Every moment wasted is a moment in Revan's favor. No dobra, czyli plan jest taki, lecimy na Yavin 4. Jak dużo rzeczy się dzieje na jebanym księżycu Yavinów? Pojebane. No dobra, też nowy jakiś ekwipunek, który wygląda okropnie, tak więc nie. Zostajemy przy tym, co mamy aktualnie. Czyli możemy sobie zrobić Shift-M i polecieć na Yavin 4. W takim razie zostawiamy Rishi za sobą, daleko. I zobaczymy, co czeka nas na Yavinie 4, który pojawia się w tych Gwiezdnych Wojnach i pojawia. I tyle ważnych rzeczy się tam dzieje, że masakra. No ale dobra, zobaczymy. Republika i Imperium łączą siły, żeby pokonać Revana. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Przy okazji, jak jesteśmy tutaj, przy droidzie, to sprzedamy sobie jeszcze jakiś syf, który ewentualnie nam się nazbierał, ale nie ma go dużo. Dobra,
Tak więc ciśniemy w takim razie przed siebie. Mamy pogadać z Darthem Marem. Ciekawe, czy Theron i Lana tutaj z nami będą. Zobaczymy. Na pewno będziemy mieli też mistrzynię Satil Shan. Dobrze powiedziała wcześniej swoje imię. I tak, mam resztę naszej ekipy, tak więc zobaczmy. There can be no mistaking it. The Emperor is on this moon. Revan is here as well. And another presence, if you wish to believe the Grand Master. The other presence, it's unclear. The dark side permeates everything here. Saturates it. I've been to Oricon. This is another level entirely. I should think so. After all, this is the Emperor we're talking about. The Order of Revan is garrisoned inside an old Masossi temple. That is where the dark side is most prevalent. We carved out an area as close to the temple as we could. The high concentrations of Masossi in these parts made it difficult. It didn't help that you knew about the Masossi, but didn't bother to give a heads up to our recon teams. This is no time for infighting or deception. The stakes are far too high. Agreed. We cannot let emotion cloud our judgment. More easily said than done for some, I suppose. While Darth Mar and I have reached an accord, many of those under our command obviously don't share our sense of commitment. If you were to assist in shoring up our position, it would serve as an example to the rest. We can be pragmatic if we choose to. Do what you do so well out there. I'll remain in touch. Dobra, czyli mamy zabezpieczyć troszeczkę gdzieś tam przed pole, żeby troszeczkę zainspirować tutaj zarówno żołnierzy Republiki, jak i Imperium do wspólnej walki, bo nie są tak bardzo chętni do tego, oczywiście. Tak więc dobra, mamy tutaj Lordów Sithów, mamy Mistrzów Jedi, wszyscy tutaj razem ze sobą, tym razem po właściwej stronie. No ale dobra, zobaczymy. Weźmy sobie ten transport i lecimy przed siebie. Mamy też te świątynie Masossi. One i były w jakiejś starej Jedi Knight Jedi Academy. Są tutaj w SW-torze. Ojej. Wspomnienia właśnie szczególnie z Jedi Academy. To była świetna gra, być może kiedyś przejdziemy na kanale. Gdzieś tam w jakichś specjalach moich na May the 4th w tamtym roku nagrałem gameplay z tamtej gry. Tak więc jak chcecie zobaczyć, to zapraszam tam. Okej, mamy jakieś tam... jakieś sensory pozostawiać tutaj w okolicy. Niestety pan kolega mnie tutaj uprzedził w tym. Wow, okej, dobra, bo tu widzę, mamy chyba tych Masossi całych, czy coś. Więc dobra, postaramy się ich ominąć i gdzieś tutaj znaleźć ten pierwsze miejsce. Kto pierwszy? Ja chyba pierwszy. Dobra. Okej, będziemy mieli też komunikaty, widzę, po drodze. Od Lany. No szkoda, że Theron tak bardzo się odwrócił od nas i nam nie ufa. Szkoda bardzo, ale dobra, okej. Z tym możemy znowu wejść w interakcję, chyba. Halo? Gro? Coś się niby podświetla na fioletowo, ale... Nie na tyle, żebym wszedł z tym w interakcję. Ciekawe. Aha, bo ja mam z tym nie wchodzić w interakcję, okej. To wiele wyjaśnia. Dobra, ale czemu ty się powtarzać, moja droga? To już trochę słabe jest akurat w tym wypadku. Też mam tutaj gdzieś przejechać. Aha, ale jeszcze jedno nie stałem. Dobra, to zaraz, zanim tam pojedziemy, to zróbmy ten, który jest jeszcze w tej lokacji, w której jesteśmy aktualnie. Mam nadzieję, że już teraz trzeci raz nam nie powie tego samego Lana, bo będę się bał o jej zdrowie psychiczne, generalnie. Ale zobaczymy. Na razie jedziemy tutaj. Miejmy nadzieję, że będzie to dostępne dla mnie do interakcji, że tutaj ten drugi gracz nie był, ale na szczęście nie widać go. Tak więc dobra, plantujemy to urządzonko. Dobra, na szczęście nie powiedziała tego samego trzeci raz. Tak więc spoko, teraz jedziemy przez tamtą jaskinię do dalszej części gdzieś tych tutaj lasów generalnie. No i zobaczymy, co tam na nas czeka. Zobaczcie, to moje takie czasami przywieszanie się, ale
Staram się, żeby nie było aż tak bardzo słychać mojego odbijania się po piciu gazowanych napoi. Co już powtarzam, w sumie chyba trzeci odcinek pod rząd, no ale tak to jest, jak się popija cały czas coś. Na szczęście tutaj widzę mi oczyszczają w miarę fajnie tutaj inni ludzie drogę, ja im też za chwilę trochę oczyszczę. O, nawet nie będę musiał, bo tu mamy kolejnego gościa. Czy mogę z tym wejść teraz w interakcję? Mogę. Okej, okay, to ciekawe. Bo... nie zaliczył mi tego? Czy mi się wydaje? Dobre pytanie. Dobra, teraz my też troszeczkę oczyścimy. Dla kogoś przejście nieco. Chociaż. Już powinno być spoko. I oni też nam za chwilę dalej oczyszczą przejście, tak się będziemy tutaj ładnie uzupełniać. Okej, dawaj speedera. Tędy mamy jechać cały czas, tak, dobra. Także lecimy w takim rozrachunku. Na szczęście te jakieś tutaj żabopodobne istoty nie są agresywne. Także spoko, jeśli o to chodzi. I tutaj też już widzę, za bardzo przeciwników nie ma. Przynajmniej póki co. Niestety ten gracz, który był przed nami, jest trochę szybszy i będzie mógł pierwszy te czujniki poaktywować. No trudno. Zdarza się. Okej, okay, czy tu już mamy jakiś Revenite'ów? Mamy tego Walkera jakiegoś. Okej, gdzie jest ten czujnik? Tu jest ten czujnik. Weźmy go sobie od razu, zaplantujmy. Okej. I pokonajmy tego Diabonga tutaj. Który wygląda praktycznie jak Katakan. Co ciekawe. Ale okej. Dobra, jeszcze ten gracz drugi pomógł, także poszło w miarę szybko. Dobra, tam szczerze jebać tych przeciwników, ja ich sobie po prostu ominę. Pojedziemy na pałę do kolejnego transmitera. Okej. I jeszcze tylko jeden nam został. Gdzieś tutaj w innej części. Kompletnie po drugiej stronie. Mamy też jakąś misję bonusową. O! Ciekawe, mamy tutaj jakiś obóz Republiki, w którym są dojebani przeciwnicy, tak więc wolałbym ich ominąć raczej. Już tych misji bonusowych też nie musimy tak do końca robić, tak naprawdę. Także sobie darujemy. Wydaje mi się... A, źle jada chyba. Musimy jakoś bardziej w tą stronę. Także nie będziemy się z tamtym gościem ścigać. A, jednak tędy dało się przejechać. A, dobra, i tak będę pierwszy. Chyba mam lepsze pilotowanie albo coś. Okej. I teraz do jakiegoś tego huba mamy się udać, tutaj wyżej nieco. Więc chodźmy, zróbmy to. O, to jest, nie wskoczę. Szkoda. Wpierw to aktywujmy. Dopiero później zawalczymy z tymi przeciwnikami, o ile będzie trzeba. Nie będzie trzeba, super. Lana here. I have an opportunity for us if you're interested. Go ahead. There's a redundant monitoring subsystem in the equipment you're installing. You could activate the subsystem, setting it to track Republic chatter and movements. Can we set the backup system to help the main system do its job better instead? Yes, in theory. Then let's do that. Okay, I'll walk you through the steps. No i jednak Lana w głębi serca jest tym sitem i trochę niedobrą osobą. Take it slowly. No ale cóż, postaramy się też jej tutaj pokazywać, jak należy być dobrym imperialnym, o tak powiem. Rozwalmy sobie tą grupę tych przeciwników tutaj. Okej. Dobra, i co teraz? Mamy wrócić do Dartha Mara, czyli możemy sobie zrobić to szybką podróżą. Wydaje mi się. Mam nadzieję, że do dobrego miejsca użyłam tej szybkiej podróży. Oby. Nie spojrzałem na mapę, już nie chciałem anulować. Ale no, tam wcześniej on był, tak więc wątpię, żeby się tutaj wszyscy nasi towarzysze przemieścili nagle z dupy. Także lecimy tam do tej story areny. I za chwilę zobaczymy. O, źle jadę, tutaj jadę. O właśnie, tutaj chcę pojechać. No i zobaczymy, co tutaj się podzieje i jaki będzie nasz dalszy plan. Mamy wszystkich, tak więc chodźmy i pogadajmy z Darthem Marem i całą naszą ekipą. We've got a much better picture now of what's between us and the temple. First things, the Masasi. We knew we'd be facing a lot, but now we know it's a lot.
There can be no reasoning or bargaining with the Masasi. Once we encroach upon their territory, they will attack. That was the first thing. The best of the Imperial Guard are trained in special facilities, honed to physical perfection and instilled with unwavering loyalty. We found one such facility between us and the temple. The Emperor must have had it constructed in secret. And there are life forms inside. Human. Whether it's Revanites or the Emperor's Guard, they won't be looking to help us. I'll find out who we're dealing with. That location is of great strategic value. Make clear to its inhabitants, whomever they are, that the facility is ours now. Okej, czyli mamy zabezpieczyć jakieś takie coś, co Imperator najprawdopodobniej wybudował w sekrecie, bo jest to jakiś ważny punkt strategiczny. No ale cóż, zrobimy to sobie na początku odcinka kolejnego, dlatego że ten musimy już kończyć, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.